Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy zawodnik. O, widzisz? No i się spłaciłem się, powiem, Monika, to te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka i ze mną mistrzyni świata w boksie zawodowym Ewa Piątkowska. Witam cię serdecznie. Cześć. I w takich okolicznościach jeszcze wywiadu nie przeprowadzałaś ze mną, więc myślę, że nic tego nie przebije. Nie przebije, ale również twojej walki, która będzie z mężczyzną. Ta walka, powiedz mi, jak do niej się przygotowujesz? Może zacznijmy od początku. Dlaczego się zdecydowałaś na tę walkę? Zdecydowałam się, bo niestety żadna dziewczyna nie chciała podjąć ze mną rękawic. Z tego co wiem, odmówiło 7, może jeszcze było ich więcej, to trzeba zapytać federacji, ale o 7 wiem na pewno. No i ponieważ byłam już zmęczona czekanie, bo wiadomo, mogę się zająć czymś innym, ale jednak to jest mój ulubiony sposób zarabiania. Ja chcę walczyć, chcę w ten sposób właśnie zarabiać, więc stwierdziłam, że jak nie chcą dziewczyny, to może zgodzą się faceci. Wyzwałam, z tego co pamiętam, 3, z czego 2 się zgodziło. Jednego odrzuciła federacja, no i tak wyszło, że Puszek się podobał i federacji, i kibicom, i ja też go zaakceptowałam, on mnie, więc walczymy. Ostatni twój wpis na social mediach, Push Barbie, skąd taka wypowiedź? To nie mój, nie, to chyba wymyśliła federacja i już wrzucając oficjalną grafikę podpisali go Push Barbie. Mnie to pasuje, akurat na tamtym zdjęciu ma taką wstążeczkę we włosach, więc pasuje. A nawet śmieszna sprawa, bo wczoraj na przykład Pudelek pisał o tej walce i na stronie głównej było takie zdjęcie podzielone na 2 i z lewej strony byłam ja w takiej formie przed walką, więc byłam bardzo powycinana i obok była twarz Push Barbera i ludzie pisali, że myśleli, że to jest jakiś materiał o metamorfozie, bo rzeczywiście wyglądamy dosyć podobnie na tych zdjęciach z twarzy, więc no jest to takie pomieszanie, bo powiedzmy, że Push Barber sam mówi, że tam ma sporo w sobie takich cech kobiecych, ja też mam sporo cech męskich, więc myślę, że to jest taki początek tak naprawdę, bo będziemy widzieć coraz więcej takich zestawień. Może w Polsce trochę wolniej to będzie szło, ale na świecie już widzimy, że mężczyźni startują w zawodach z kobietami. Co nie zawsze mi się podoba, bo jak kobiety się na to nie zgadzają, to akurat nie powinny być dopuszczane do takich zawodów, ale tutaj akurat jest to wszystko za moją zgodą. To nawet był mój pomysł, żeby walczyć z Puszkiem, więc tu absolutnie ludzie nie powinni się oburzać i nie powinni go hejtować. Ja bym chciała, żebyś trochę w cień wstrzymała, żebyś pięknie wyglądała i dobra. Piękna, ale żeby to wszystko było pięknie również dla widzów. Ewa, proszę powiedz mi, czy miałaś okazję już skonfrontować się z twoim przeciwnikiem? Widziałam Puszka na sesji zdjęciowej i no, na razie było bardzo miło, uśmiechaliśmy się do siebie, porozmawialiśmy sobie tak przyjemnie, ale czeka nas konferencja już w najbliższą niedzielę, więc tutaj już może być trochę mniej przyjemnie, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, pewnie również. Ewa, jeżeli chodzi o twoją karierę zawodową, mistrzyni świata w boksie zawodowym, pas zwakowany. Dlaczego nie podjęłaś się walki, nie podjęłaś się decyzji, żeby jednak zawalczyć o ten pas, żeby został on u ciebie? Dlatego, że nie dogadałam się finansowo. Była taka opcja, żeby wyjechać i bronić tego pasa za granicą, ale uważam, że taki wyjazd musi się łączyć z dobrą wypłatą, bo wiadomo, że za granicą wszystkie rundy w miarę wyrównane byłyby, szłyby na korzyść mojej rywalki, więc no powiedzmy, że tam były takie układy, że nie rozmawiałam bezpośrednio z tamtą stroną, tylko było tylu pośredników, że ja tak naprawdę nie wiedziałam, jaka jest ta pierwotna kwota, ta pierwsza kwota. Wiem, że jak przechodziło to przez kolejne osoby, to tam wiadomo, każdy sobie coś uciął i nie miałam nad tym kontroli i stwierdziłam, że nie warto, że lepiej ten pas po prostu zostawić. Czy również finanse spowodowały, że walczysz we freefightowych federacjach? No jest to na pewno duży plus tych federacji, że można tam zarobić, ale z drugiej strony no na pewno nie jedyny. Gdyby mi się na przykład te zestawienia nie podobały, gdyby te walki mnie nie ekscytowały, tak jak ta walka z Push Barberem, bo szczerze mówiąc czekam na nią dużo bardziej niż na moje walki sportowe, przynajmniej większość tych walk sportowych, to też dla samych pieniędzy bym tego nie robiła, bo pieniądze można zarabiać w inny sposób. Muszę też to oczywiście lubić i jak na razie jeszcze to lubię.
Ewcia, jeżeli chodzi o świat sportowy, zawodowy boks, powiedz mi, jak ty się odnajdywałaś jako kobieta, bo oczywiście to nie jest takie proste walczyć w męskim tak naprawdę świecie. Męski świat, mężczyźni zdominowali świat oczywiście i jeszcze świat boksu to jest typowy sport. Jak ty tam się odnajdujesz? Jest całkiem fajnie, a z drugiej strony bardzo mnie denerwowały te wieczne komentarze umniejszające nam kobietom w sporcie, w boksie i miałam takie wrażenie, że co bym tam nie osiągnęła, nawet jak nokautowałam chłopaków na sparingach, a znokautowałam ich 4 czy 5 i to nie jakichś dzieciaków, tylko naprawdę dorosłych facetów. To i tak zawsze słyszałam, że boks kobiet nie da się oglądać, że słaba technika, że tam nie ma akcji, bla, bla, bla. I że no po prostu nie czułam, że to jest doceniane, więc to mnie bardzo zawsze denerwowało. Ale tak jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie na sali, to nie mam co narzekać. Koledzy zawsze byli pomocni, sparowali ze mną, zawsze jak mieli jakieś uwagi, coś tam chcieli mi podpowiedzieć, to podpowiadali, więc tutaj jest okej, ale tak za dużo po prostu nasłuchałam się tych złych rzeczy o boksie kobiecym. Mnie to denerwowało, dlatego teraz poszłam do freak fightów też, żeby trochę wyluzować psychicznie, żeby bardziej się tym pobawić, już się nie denerwować. Ostatnio Laura Grzyb zdobyła pas Europy. Powiedz mi, co sądzisz o karierze Laury? No fajnie, jest młodą zawodniczką, rozwija się, wygrywa swoje walki i jak tak dalej pójdzie, to też będzie mogła sięgnąć po Mistrzostwa Świata, czego oczywiście jej życzę, bo to fajna dziewczyna. No i chciałabym, żeby po moim odejściu te młodsze dziewczyny też zdobywały pasy, żeby Polska znaczyła coś na świecie. Ewa Brodnicka, czy dalej macie konflikt? No nie lubimy się. Nadal? Tak, tak, cały czas. Laura Grzyb w jednym z wywiadów, kiedy rozmawiałam na konferencji przed Mistrzostwem Świata walki Łukasza Różańskiego, powiedziała, że zdecydowałaby się na taką walkę typowo sportową z Ewą Brodnicką. Czy powiedz mi, ty również by zdecydowała się na walkę z Laurą Grzyb w federacji na przykład freakfightowej? Tak, wiesz, w każdej, w sportowej, we freakfightowej, bo nie mam z tym problemu, możemy się lubić, ale wiesz, praca to praca, sport to sport, więc spokojnie podjęłabym rękawice. Tutaj tylko problemem mogłaby być waga, bo Laura waży tam 50 parę kilo w dniu ważenia, a ja poniżej 60 już nie zajdę. Nie. Jeżeli chodzi o ostatnie donosy świata freakfightowego, Hajlik znalazł się w dziwnej sytuacji. Ciężko to skomentować. Czy ty możesz w jakiś sposób odnieść się do tego? No powiem ci tak. Takie głosy chodziły już od dawna, ale nie spodziewałam się, że to wszystko zostanie tak nagle ukrócone. Szkoda zawodników, którzy przygotowywali się do tej gali. My akurat mieliśmy 2 zawodników z Akademii, którzy mieli tam wystąpić, ale z drugiej strony, no jeżeli te informacje są prawdziwe, to nie może być tak, żeby taka organizacja funkcjonowała. Jeżeli chodzi o federacje freakfightowe, powiedz mi, dlaczego właśnie Prime? Dlatego, że tylko Prime się do ciebie zgłosił, czy były jeszcze inne propozycje? Rozmawiałam z 3 federacjami freakfightowymi, no powiedzmy z 4 freakfightowymi i powiedzmy z 2 czy 3 sportowymi. A Prime wybrałam, dlatego że zaproponował mi kontrakt na 3 walki. Później, co prawda, ten kontrakt rozwiązaliśmy, no ale to już nie chcę o tym mówić, ale nigdy nie mówiłam, że nie zawalczę z nimi, po prostu rozwiązujemy kontrakt i później chciałam z nimi, jeśli rozmawiać, to już jako wolna zawodniczka i tak właśnie się dogadaliśmy. Teraz podpisuję kontrakt na 1 walkę, no i jestem zadowolona z tego wyboru, no bo jakbym się na przykład dogadała z Hejligiem, to właśnie bym była w bardzo nieciekawej sytuacji. Nikt nie chce z tobą walczyć, jeżeli chodzi o kobiety. Ewa Brodnicka również. Jak myślisz, dlaczego? No wiadomo dlaczego. Po co ma dostać? No, chciałabyś dostać. Ja z tobą bym się nie podjęła pewnie nawet sparingu, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Ewa, jeszcze chciałam cię zapytać o walkę właśnie z Push Barberem, o której na pewno będzie bardzo głośno. Push Barber jest dużo, dużo cięższy. Proszę powiedz mi, jak przygotowujesz się do tej walki? Jest wyższy i dużo cięższy. Tak, tak, jest facetem. Przede wszystkim jest wyższy. Waży 144 kilo, z tego co pamiętam, na ostatniej walce, więc teraz mogę się spodziewać podobnej wagi. I są różne głosy. Niektórzy uważają, że wyjdę i go rozniosę, inni uważają, że nie mam z nim szans, a inni, że no zależy, jak to wszystko zostanie rozwiązane.
My już z trenerem mamy plan taktyczny i uważam, że jeśli będę się go trzymała, to będzie okej, to wygram tę walkę. Natomiast nie podchodzę do tego tak, jakby to była łatwa walka, bo trzeba pamiętać, że on zna technikę bokserską. Jak był młodszy, to startował w zawodach. Ostatnio się trochę zaniedbał, co nie działa na jego korzyść, no ale jednak też ten wzrost robi swoje, dlatego że jakby on był małą taką kuleczką, to mogłabym go trzymać na dystans i to byłaby wtedy łatwa walka, ale ponieważ jest wyższy, to będę musiała jednak do niego podejść, żeby zadać cios, a wtedy już będę w zasięgu jego mocnych ciosów, bo wiadomo, że facet, który tyle waży, ma mocny cios, no ale ja już jestem przyzwyczajona do tego, robię to kilkanaście lat, sparowałam, walczyłam z osobami, które biją bardzo mocno, więc to też nie będzie dla mnie jakaś pierwszyzna, że dostanę mocny cios. Bardzo ważne pytanie, które powinno tak naprawdę paść na początku. W jakiej formule odbędzie się walka? To będzie boks w rękawicach bokserskich 10-uncjowych, czyli takich, w jakich walczymy zawsze w oficjalnych walkach i to będą prawdopodobnie 4 rundy po 2 minuty. Walka z mężczyzną, pytam się też również o formułę, bo walka z mężczyzną już się odbyła nie pamiętam w którym kraju, może nie będę mówić przy okazji ostatnich wydarzeń. Tak, ale też w Polsce. Też w Polsce odbyły się dwie takie walki na gali Marcina Najmana i skończyły się szybkim zwycięstwem przed czasem facetów obie. Mhm. Ale w tej, o której walce, o której ja mówię, rzeczywiście wygrała kobieta, z tym, że to była właśnie formuła MMA. Nie myślałaś o formule MMA? No z puszkiem raczej nie. Jak rozmawiałam z innymi zawodnikami, z Jasiem Kapelą czy z Lasikiem, to wtedy rozmawialiśmy właśnie o walce w MMA i z nimi podeszłabym do takiej walki, bo nasza waga jest podobna, natomiast taki puszek jakby się na mnie przewrócił, to nie musiałby nawet znać techniki, po prostu sama ta waga mogłaby połamać mi żebra, więc wolałam tego nie wziąć. Jeśli wszystko się potoczy po mojej myśli w tej walce, to możemy rozmawiać o jakimś rewanżu w MMA, ale pierwsza walka z nim na pewno musi się odbyć w boksie. Ewa, z kim, powiedz mi, sparujesz? Czy są to faceci o podobnej wadze do Push Barbera? Takich prawdziwych sparingów jeszcze nie robiłam, ale jak robimy technikę w klubie, to tak to sparuję z większymi chłopakami, z ważącymi trochę więcej, więc już przyzwyczajam się mniej więcej do tych gabarytów. I uderzeń. Uderzeń też, no ale mówię, te ciosy będą mocne, ale też ja już przyjęłam bardzo dużo mocnych ciosów od facetów z różnych wag, więc no nie spodziewam się, żeby to był najmocniejszy cios, jaki kiedykolwiek przyjęłam. Ten, który przyjmę, bo na pewno jakiś tam wleci. Ewo, dziś jest Dzień Dziecka, z okazji Dnia Dziecka życzę Ci, żeby ta walka była wygrana i żeby przede wszystkim to była świetna zabawa, bo na pewno będzie. Niech te ciosy nie będą zbyt mocne. Truskaweczkę, proszę, właśnie, z okazji Dnia Dziecka będziemy sobie osłodzać, tak. Osłodzać życie. Ja mam w sobie bardzo dużo dziecka, więc ten dzień też świętuję, mimo że już najmłodsza nie jestem. Nie pytamy o wiek, kobiety nigdy nie pytamy. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Oczywiście Ewie życzymy im powodzenia i widzimy się na konferencji prasowej Prime MMA. Dziękuję Wam. Zapraszam na konferencję i oczywiście na walkę. Przyjeżdżajcie do Wrocławia 1 lipca. To będzie naprawdę coś. Dziękujemy. A już zapewne jest na kanale konkurs. Bierzcie udział, bo do wygrania są bilety na fantastyczny festiwal. Dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia.